Hello, dzisiaj ze mną Basia i Agata z mojej sobotniej grupy Sobota rano, angielski podano. Basia chodzi do Enzio prawie tak długo, jak Enzio istnieje, a Agata jest z nami od wakacji. Dziewczyny, po co wam ten angielski? Skończyłam technikum hotelarskie i myślę, że w hotelarstwie bardzo przydatny jest angielski. Łatwiej było mi się porozumiewać, kiedy byłam na praktykach w Grecji, bo angielski jest wszechstronnie znany. Chciałabyś w przyszłości pracować w tej branży, czy po maturze jeszcze się zobaczy? Myślę, że jest to dosyć popularna dziedzina teraz nauki i myślę, że tak, mogłabym studiować coś w hotelarstwie i angielski do tego byłby mi bardzo potrzebny. A ty, Agata? Skąd się wzięłaś? Wydaje mi się, że angielski jest teraz tak popularny, że przyda się tak naprawdę w każdej dziedzinie życia. Jeśli chciałabym wyjechać może kiedyś w przyszłości za granicę, to będę miała świetne podłoże do tego. I jak się wzięłam w Enzio? Przeczytałam dobre opinie na Facebooku, luknęłam sobie na Instagrama i tak oto tutaj jestem. Bardzo miło mi Cię widzieć. Dziewczyny, to chciałabym tak trochę o samej nauce angielskiego. Co dla Was jest najważniejsze w języku obcym? Myślę, że najważniejszą rzeczą jest, żeby rozumieć, co inni do Ciebie mówią i żeby móc powiedzieć też to, co ty chcesz powiedzieć do innych. Czyli żeby dogadać, tak? A ty, Agata? Tak. No nie zapominajmy też o maturze, ponieważ musimy ją dobrze zdać, więc wydaje mi się, że znajomość chociażby gramatyki jest bardzo ważna. Czyli jedno i drugie. Bez jednego nie ma drugiego, coś takiego. I słówka, i struktury, no i żeby jeszcze tego wszystkiego jakoś uczyć. Wydaje się Wam, że udaje nam się iść tą drogą na naszych zajęciach? Myślę, że tak. Dużo się nauczyłam na tych lekcjach i słuchania, i mówienia, i gramatyki pisania, więc wszystkiego po trochę. Co powiesz, Agata? No, wydaje mi się, że Basia wszystko już powiedziała, bo tak naprawdę robimy na lekcjach coś, co jest dla nas przystępne, ale coś też, co pomaga nam lepiej doszkalać się na przykład w szkole, na lekcjach angielskiego. I czuć się przez to pewniej, nie bać się odezwać, tak? Tak. Dobra, to właśnie jeszcze o tym teraz, dziewczyny, o tym, żeby się nie bać odezwać. Jak przełamałyście się do mówienia? Czy pamiętacie, że był jakiś taki konkretny moment, że a dobra, czy to przyszło na lekcjach, czy to przyszło w jakimś takim momencie zewnętrznego zderzenia się z koniecznością i przetestowania? Jak to u Was? Wydaje mi się, że to wszystko przychodzi z czasem i nie da się tego tak od razu nabyć tej umiejętności. Dlatego im więcej słuchamy, że ktoś do nas mówi po angielsku, tym sami przestawiamy się na myślenie po angielsku i sami zaczynamy tworzyć jakieś proste zdania, a później samo jakoś idzie. No super, czyli to, co zawsze powtarzam, że od ucha bliżej do buzi, żeby słuchać, to bez słuchania nie ma mówienia. Wow, moja szkoła, jaka radość, Basieńka. A ty jak myślisz, czy to ta Grecja, czy to tutaj, czy to gdzie to z tym mówieniem tykło? U mnie było bardzo ciężko z przełamaniem się mówienia i miałam z tym problem po angielsku, ale też i po polsku, ale po angielsku przede wszystkim. I no tutaj też kwestia powtarzania cały czas, przełamywania się tak po kolei małymi krokami, żeby zacząć mówić. No i jakoś ruszyło i teraz już jest dużo, dużo lepiej. Co by powiedzieć takim osobom, które boją się przełamać, które czasem jest tak, przychodzą do nas ludzie, którzy jak się sprawdzi, to ho, co oni nie umieją. A jak przyjdzie mówić, to jest blokada. Co powiedzieć
osobom, które umieją dużo albo umieją niewiele, niezależnie, ale no nie chcą, boją się, jest kłopot z mówieniem. Jakaś porada, co można by takiemu komuś powiedzieć? Przede wszystkim nie bać się, bo blokada w głowie jest najgorsza. Jak przełamiesz to, co masz w głowie, to twoja wiedza jest na pewno na tyle duża, żeby powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Tak jak Basia powiedziała, wydaje mi się, że najgorszy jest ten pierwszy krok, żeby powiedzieć to pierwsze słówko, a później w miłej atmosferze to jakoś już idzie dalej. Jakoś jak lody się przełamie, to potem... A myślicie, dziewczyny, lepiej i łatwiej wyzbyć się tego strachu, to co Basia mówi, tego strachu w głowie, kiedy jesteście we dwie, czy kiedy każda z was byłaby na zajęciach osobno z wszechwiedzącym nauczycielem? Myślę, że we dwie. Też mi się tak wydaje, bo dzięki temu, że jesteśmy we dwie, gdy ja czegoś nie wiem, pytam się Basi, Basia mnie uzupełni, jak Basia czegoś nie wie, ona się pyta mnie i też razem łatwiej jest nam tak jakby nawiązać taką więź, bo jesteśmy w podobnym wieku i mamy podobne tematy do rozmów. Dokładnie. A o czym można sobie wencjon na angielskim pogadać? Jakież to tematy do rozmów? Co tam się przewija? O wszystkim. Kiedy raczej trzeba się uczyć, to się uczymy, a kiedy można porozmawiać luźno, to rozmawiamy na wszystkie tematy. Powinna raczej pani zapytać, o czym nie można porozmawiać, Enzio. Nie no, staramy się być otwarci. Ja wiem, o czym nie można. Słuchajeś, mnie zagięła Agata. Rozmawiamy tak naprawdę o tym, co nas ciekawi, co ja i Basia uważamy za ciekawy temat. O tym, co chcemy. A dziewczyny, tak, żeby to było jasne dla tych, którzy to oglądają, my rozmawiamy o tym wszystkim, co nas ciekawi, po angielsku. Oczywiście. No tak. No, tak, o to chodzi. Ostatnio coś, Instagram się nam przewijał w jakichś dyskusjach. I pamiętam, że byłyście zadowolone, że tak, nawet my sobie pół lekcji przegadali i to tak jakoś poszło po tym angielsku, nie? Jakoś druk nie to było. To był taki miły przerywnik od gramatyki, którą robiłyśmy akurat. A tak, tam, bo tam powtóreczka jakaś. No, jedno i drugie. Dziewczyny, mówiłyśmy o słuchaniu. No to gdzie by to można tak sobie posłuchać? Okej, wiem, pogadać na lekcji jak najbardziej, no ale lekcja jedna, no dobra, w porywach dwie w tygodniu. A gdzie by to jeszcze sobie tak, co? I co fajnego sobie posłuchać możecie? Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest oglądać na przykład seriale po angielsku. Takie proste formułki, które aktorzy wypowiadają, łatwiej jest nam zrozumieć niż stricte, gramatycznie rzeczy ze szkoły. Agata, oglądasz coś? Próbujesz? Pewnie, oglądam mnóstwo filmików na YouTubie chociażby, po angielsku, o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Jakieś lifestyle'owe, makijażowe, nie wiem, jakieś przemiany pokoi chociażby. No i też wiadomości po angielsku. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób na poszerzanie swojej wiedzy. To, co powiedziałaś, te lifestyle'owe pokoje, garderoba, make-up, to są genialne rzeczy, żeby się uczyć języka. Genialne. Super sposób, żeby się nim otaczać. W takich normalnych rzeczach to bardzo pomaga w tym, żeby mówić. Basieńka, a ty co tam na tym YouTubie? Włączasz coś? Na YouTubie tak. Staram się właśnie makijażowe i takie DIY, a na Netflixie no to seriale po angielsku, no i ewentualnie jak coś trudniejszego, to napisy po polsku. A myślicie, że to, że skuteczniej, tak jakby to głowie lepiej było wiedzę chłonąć? Jak z tymi napisami i po jakiemu i czy w ogóle, jak się wam wydaje? Lepiej mieć napisy po polsku czy po angielsku? Ja najbardziej lubię oglądać z angielskim lektorem i angielskimi napisami, bo wtedy i słyszę, i widzę, wiem, o co chodzi, a jak nie znam jakiegoś słówka, to szybko sobie stopuję, wpisuję sobie w diki, w słownik i już wiem. Wow, i to jest metoda na postęp. No, to najlepiej dokładnie, tak jak Agata wam to teraz streściła. Polecam.
Dokładnie tak, jak Agata to mówi. To jeszcze takie pytanie, dziewczyny. Widzicie postępy u siebie? Widzicie, że wasz angielski się polepsza? Widzicie, nie wiem, swoją pewność siebie w posługiwaniu się tym językiem? Jak się czujecie teraz z angielskim? Myślę, że ja się dużo bardziej poprawiłam i w wymowie, i w pisaniu w stosunku do moich rówieśników na przykład ze szkoły. I też czuję, że sama więcej umiem, patrząc na to, co umiałam kiedyś. No, to najważniejsze. Jak u ciebie, Agata? Wydaje mi się, że najbardziej poprawiłam się z wymowy i z tego, żeby się przełamać, bo kiedyś to było dla mnie takie strasznie trudne, żeby powiedzieć coś po angielsku. Nie wiem, po prostu czułam, że mnie zaraz osądzą, że źle mam jakieś słówko, że źle coś powiem, źle skonstruuję zdanie, a teraz wiem, że tak naprawdę każdy się myli i chodzi o to, żeby to ćwiczyć i trenować, cały czas się mylić, aż nie utrwali się to w głowie i sam będziesz wiedział, że tak już się nie mówi. Czyli ten pomysł mój z tymi małymi kameralnymi grupami, to widzę z tego mówicie, że to się sprawdza, że no trochę raźniej, jak ktoś też tam jest podobnie, gdzie ja z wiedzą. No, tak jak was słucham, to utwierdzam się w przekonaniu, że to dobrze, że coś z tego jest. A jak wam lekcje przez internet się podobają? Bo ostatnio tak się widujemy, no od połowy marca. Zobaczymy, jak długo. Jak się wam podoba w tych internetach, Wencjo? Ja szczerze nie widzę dużej różnicy między lekcjami tymi prawdziwymi, a w sensie w realu, a tymi przez internet. Bo wszystko odbywa się tak samo. Zadania dostajemy, mówimy, więc po staremu. A tobie, Agata, lepiej, gorzej, tak samo? Wydaje mi się, że to jest bardzo wygodny sposób, bo tak naprawdę leżysz sobie na łóżku, na swojej kanapie albo na fotelu i masz angielski. No, jest to bardzo wygodne. No i tak naprawdę nie musisz się zbierać, dojeżdżać, czy tam wychodzić. Podoba mi się bardzo taki sposób. Taka sobota rano, to jeszcze można w spodniach od piżamy przecież wystąpić, nie? No. Tak. Tak jak my to robimy co tydzień. No to jest taka lekcja, no taka poranna. No to kawa i rozruch i bierzemy się do roboty. Super, dziewczyny. Ekstra, bardzo wam dziękuję za wasze odpowiedzi, za czas, za to, że chciałyście tutaj z nami być. No to co, do zobaczenia w sobotę. Basieńka tam wypracowanie przysyła. Piszę. No, żeby przecież, co będzie gorsza, też niech pyszle. Dziewczyny, do zobaczenia na zajęciach, Wencjo. Dziękuję wam jeszcze raz. Bye! Do zobaczenia. Bye.